Cześć, siemano wam wszystkim ludziom, ja z tej strony Weckiem, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj pykamy sobie w lolka, a dokładnie gramy sobie tryb URF. Jest to tryb, gdzie nie ma tak naprawdę ograniczeń, więc będzie ciekawie. Gram sobie z Edem na midzie i już widzę, że jest tutaj jakaś walka. Nie wiem, czy mam zblokowaną kamerę. Coś kliknąłem i zapomniałem co. A mi się to nie podoba i muszę to zmienić. Czekajcie. O, już działa. Dobra. Okej, co ja tu w ogóle mam? Bo nie zdążyłem ogólnie wziąć zmienić samonerek i mam tarczę zamiast Ignite'a. Ale myślę, że to jakoś tam zbytnio nie będzie wadzić. Na szczęście udało mi się zmienić masterki, więc w git. Mamy Ryza. Także będzie ciekawie. W ogóle Ryze, jaki ma duży zasięg z tego, nie? Masakra. No, w każdym razie będziemy sobie pykać tutaj. O, powiem wam szczerze, że taki Urfik jest bardzo dobry na rozgrzewkę przed normalnymi grami, bo no tutaj generalnie nie ma cooldownu, tylko można nawalać, widzicie, tymi skillami cały czas. Dobra, czekam na drugi level. Na pewno, bo ja nie mam. Nie mam zbytnio podejścia do niego. Tymi shurikenami teraz ja mogę rzucać, ale on niestety jest silniejszy. I wezmę sobie jeszcze Team Pada. O nie, on na drugi poziom szybciej. Dobra. O nie, i on się leczy cały czas. Halo. Czemu się leczy tyle? A on się leczy. Ja go nie mogę zabić. Dobra. On strasznie się leczy z tych skilli, więc ja w ogóle będę miał podgórkę na niego. Okej. Chciał mnie zabić, ale coś mu nie wyszło. Okej. No, na razie to ciężko jest. Powiem wam, że niestety lekko nie jest. Znaczy, my możemy zabić w sumie. A jakbym trafił lepiej, to pewnie tak. A. Dobra, leży. Zabity. Teraz szybko to dopuszczuję, żeby mieć więcej kaski. Widzę, że się tu wbija, także ja się cofam. I lecimy dalej. Kupujemy to na przebicie pancerza, bo on tego pancerza ma strasznie dużo i pewno będzie boleć. Uwolnimy się tu, żeby nie za blisko. I co, próbujemy go zabić znowu, nie? Próbujemy go znowu zabić. Zaraz będzie flaszek, także on musi się cofnąć. Oj, to wejście było takie trochę. No, riski było, z tego, że. O, tu ziomek, co chcesz? To było riski wejście teraz z tego, że. O, ja teraz tak nie mogę wchodzić, bo jak on mi zaraz wejdzie od boku, to ja leżę. Niestety on ma przewagę. Czekajcie, co on ma w ogóle? On ma dużo pancerza. O, ja ma bardzo dużo pancerza. Bardzo dużo pancerza. Okej, okay, ładnie dodżuję. Okej, okay, za szybko to weszło. On już by chciał mnie zabić, to na pewno. Dobra, mamy ulta. On oczywiście ma lepiej, w sensie on ma przewagę z tego, że on może mnie po prostu zastopować. Tyle ze mnie.
Więc to jest problem z Ryzenem na ZA, że niestety, ale on ma większą przewagę. Zrobię sobie na górę w sumie. Czemu nie? Jak ja mam cooldown na te 4 sekundy, to zdążę już odnowić sobie umiejętność. Dobra, i go zabijam po prostu. Aj, myślałem, że cień mam gdzieś tutaj. A zapomniałem, że nie mam. Także nie wiem, co kupić. Wezmę sobie może jakieś te buty, ale to potem. Teraz po prostu kupuję mieczek i lecę na mida. Oj, nie wziąłem potów. Nie wziąłem potów, ale rzucę w radiohatu. Rzucę w radiohatu. Dobra, i on teraz cofnął. On sobie po prostu co? Dobra, ja się nie cofnął. On zdążył się cofnąć tutaj. Okej. Okay. Generalnie to, że on już nie ma klatki, to zbytnio mi nic nie daje, bo widzicie, no. Taki rajzik ma klateczkę co chwila. Ale fajnie się gra takim zatem bez cooldownów, no to mi się podoba. To jest straszny sztos. Ja bym chciał go sobie zabić teraz. Zrobiłem wieżę, bo jestem głupi. No, nie ogarnąłem w ogóle tematu, bo skupiłem się na nim. Ale mniejszą go. Czemu ja kupuję pinka? Nie wiem. Dobra, lecę. Lecę. Co tu się dzieje, co? Tu w ogóle jakaś magia zaszła. Okej. Okay. No i to widzę, ciężki temat będzie do ogrania. Lala. Okej, okay, ona jeszcze nie padła. No, słaby jestem jeszcze tym, zatem niestety nie za bardzo ogarniam. Bo mało nim grałem też. Ostatnio dużo na Rankeda graliśmy eko. I po prostu, no, fajnie mi się tym eko grałem. To sobie grałem. Fajnie, to wszystko szło. Dobra. Wiecie co, wejdźmy sobie może na tego Dariuska, tak od tyłu. On się zasrał. Okej. Ale dostałem bułę od niego. A, to nie chodzi w sumie o to, żeby zabijać te wieże, tylko o to, żeby był fan w gry. No. O, dostał piłkę. Dobra. Mamy trend na Bunga tutaj. Maza jeszcze nie ma. Ojej. Dobra, ale to jest zadyma. Pierdyla. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie on siedzi, pewnie gdzieś tam. A, już tu. No spoko. Dobra, bo ja w ogóle nic nie zabijam, ja chcę coś zabić. Lecimy od razu sobie tam. Do tego Trendamerka.
On jeszcze ulty nie powinien mieć. No nie, no gdzie on ucieka? No niestety nie złapie go. Oj, wybaczcie. Nie złapie go, bo jest za szybki. Co? Co się dzieje? O, Ewelinka. Ty, no nie wierzę, że on jeszcze ucieka. W sumie Ema to może robić co chce. O, tu. Dobra, Dariusek, chodź tu. Ula, no. Jakie ogranie. Siema. Pamiętam, że ja ją. Gdzie dużo rzeczy. Tu się wszystko strasznie tak szybko dzieje. Prawda, no przydałoby się coś zrobić, no bo ja nic nie zabijam. Wszyscy uciekają. Czekajcie, mam za mało życia. To Ewelinka by się przydało zabić, nie? No. A. O. A. Co za typ? Czekajcie, co ja chcę zużyć? Ostrze cienia, dawajcie. Pełno przebicia będzie. A idę na tą Ewelin. Idę na tą Ewelin. Ja jestem Zahar. No, mam Zahar spoko. Na tym Orfie. Dobra. Chcę wejść tutaj. Gdzie ona jest? No, oczywiście, że schowana. Jakżeby nie inaczej. Nie mam kogo bić. Trendy nie zabiję. Ryza też nie zabiję. XD. Zapominam o tym, że ja mam jeszcze cień. Gorzej, jak potem mi się zapomni. Ty się ten. Jak będę o tym pamiętać cały czas. Dobra, ona ucieka tam. No nie, ja zacząłem jest taki beznadziejny w tym grę. Na tym trybie. Dobra, kupię budki, trójki. No widzicie, sama mi idzie za tam, ale to jest przynajmniej dobra rozgrywka do tego, żeby się uczyć. Także może w końcu kiedyś będzie dobry czas na to. Pojedziemy sobie tu. Najgorsze jest to, że oni wszyscy mnie kontrolują prawie, że. Czemu mi tu nie wystrzeliło? Oni wszyscy mnie kontrolują, bo ten jest nieśmiertelny, ten mnie unieruchomi. Dariusa nie zabije. Jin mi ucieka. Wszyscy coś robią. A też nie było żadnego takiego teamfightu, żeby była walka prawdziwa, także no słabo. Co ja robię? Ja nie umiem grać tym czempionem. Niestety jestem bardzo słaby, ale cóż. Ogólnie na rozgrzewkę fajnie, bo dużo klikania i to jest też spoko typ na to, żeby sprawdzić sobie limity jakiejś postaci, na przykład jaka postać lepiej się skaluje w lejcie, jaka nie. I widzicie, tutaj na przykład macie takiego Trynda, który zabija w lejcie wszystkich. O, właśnie w ten sposób. No i też grałem wcześniej, to na przykład była Vayne, która orała wszystko i na przykład takiego Sylasa orała, gdzie Sylas na początku ją niszczył, także. No. Też było to dosyć ciekawe. No i co, i ja znowu nic nie mogę zrobić, bo pod turretami bić się nie będę. O, dobra. On umiera. Znaczy,
Oczywiście nie przeze mnie, bo czemu? Oczywiście znowu nikt przeze mnie nie umiera. Ja jestem trendem normalny. 2-7 na Urfie. Nice. Nice. Strzenocy dawajcie i siema. Jakaś Zonia by się... Ty, może stopra wezmę. Może stopra... Te 51 fragów, a ja mam 2. Przejdźcie to. Zobaczcie to. No mówię, no słaba postać, w ogóle nic nie mogę zrobić, także... To była gierka na Urfie. Taka rozgrzewkowa. Dzięki, że byliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Siemaneczko.